Dzień dobry, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja dzisiaj tu w Żarnowcu rozmawiał będę z panem Bogdanem Rzońcą, posłem do Parlamentu Europejskiego, a zarazem kandydatem w wyborach do Europarlamentu. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Jestem stąd, takie hasło wisi na pana banerach, to jest ostrzeżenie, czy to jest przekazanie informacji? To jest tylko kontynuacja tego wszystkiego, co do tej pory robiłem, dlatego że akurat jestem z Podkarpacia, to jest niezaprzeczalne. Jestem wśród mieszkańców Podkarpacia i od Stalowej Woli przez Bieszczady po, powiedzmy, inne miasta i miasteczka i wioski. No i na co dzień, oczywiście przez te 5 lat, które spędzałem w Brukseli w dni poprzednie, bywałem w różnych miejscach naszego pięknego województwa. Ja po prostu jestem stąd, ja pracuję i pracowałem w Brukseli dla Podkarpacia i mam nadzieję, że to hasło po prostu bardzo prawdziwe według mnie nie jest przeciwko niczemu, nikomu, tylko ono oddaje sens mojego pobytu na Podkarpaciu. Ale 10 osób na liście to też jest konkurencja pomiędzy wami jako kandydatami na europosłów. Nikt w pojedynkę niczego nie wygra. Lista musi być silna i bardzo dobrze. Mówi się, że to jest lista śmierci. Każdy kandydat niech robi dobrą kampanię. Ja staram się koncentrować na własnej, nie na innych moich kolegów w kampanii. I myślę, że docierając do ludzi, spotykając się na targowiskach, przed blokami, w różnych miejscach, przed marketem, jednym czy drugim, w Kolbuszowej, czy na przykład w Choryńcu Zdroju, mogę spokojnie popatrzeć ludziom w oczy i powiedzieć: tak, jestem stąd, kandyduję. Jeśli macie państwo ochotę, proszę zagłosować. A jeśli nie, to powiedzcie, dlaczego nie. I też to są ciekawe informacje, bo kilka gorzkich, cierpkich uwag usłyszałem, ale wcale się nie obrażam. Po prostu ludzie mówią, co myślą i to też, muszę powiedzieć, jest istotne dla mnie, bo wyciągam z tego wnioski. Panie pośle, czy to, że był pan przez długie lata samorządowcem, że marszałka województwa czy radnego sejmiku ludzie znali, pomaga to dzisiaj i jest pan na tyle rozpoznawalny, że jak widzą pana na przykład na ulicy czy na rynku, to mówią, to jest Bogdan Rzońca? Jestem rozpoznawalny, ale też oczywiście na przykład młodzi ludzie, którzy wchodzą w politykę, nie znają mnie. Maturzyści, jeden, drugi, trzeci, czwarty rocznik, to są ludzie młodzi, którzy być może gdzieś widzieli mnie gdzieś w telewizji, w internecie gdzieś, ale... Którzy nawet bardziej, telewizji nie oglądają. Właśnie, ale bardziej rozpoznawalny jestem dla, powiedzmy, tego średniego pokolenia i starszego pokolenia. Zresztą muszę powiedzieć, że ci ludzie są najlepszymi rozmówcami. Ci właśnie spokojniejsi, starsi, doświadczeni. Oni mają jakby więcej czasu dla Polski. Takie odnoszę wrażenie. Młodzi się śpieszą, mają słuchawki na uszach, smartfony w rękach czy komputery. Gdzieś biegną, zawsze mają coś pilnego do zrobienia. Starsi przystają, pytają, rozmawiają i jak mówię, czasem chwalą, czasem ganią. Czy to, że był pan samorządowcem, potem posłem do polskiego parlamentu, teraz do euro, to jest takie przygotowanie do tego, że ja wiem, co chcę, kolokwialnie zabrzmi, załatwić w Brukseli? Zdaje się, że to jest bardzo pomocne i korzystam z tych doświadczeń minionych lat, bo w tej Brukseli, wbrew temu, co się mówi, naprawdę można parę rzeczy zrobić i uważam, że to doświadczenie i ta znajomość rzeczy Podkarpacia, Polski, Sejmu, samorządu jest naprawdę pomocne. Myślę więc, że mogłem z tego skorzystać i co więcej, co prawda samochwała w końcu stała, ale parę rzeczy się udało zrealizować. No właśnie, czy w tym parlamencie pracujecie tylko dla swojej grupy, czy w tym parlamencie, żeby coś osiągnąć, trzeba zawiązywać koalicję, czy wspólnie razem pracować? Jest ponad 700 parlamentarzystów. To nie jest tak prosto, żeby coś przeforsować w pojedynkę. Ale da się. Zawsze podaję ten przykład, że no ktoś tam narzeka, że w Bruksela zabrania chodzić do kościoła. W parlamencie jest kaplica, kto chce może iść, tylko żeby chciał, a nie narzekał. Ale tak samo jest zresztą w gospodarce czy w innych sprawach. Jeśli na przykład była kwestia wycięcia inwestycji gazowych z budżetu Unii Europejskiej, to ja poszedłem do pana profesora Buzka poprosić go o pomoc i do polityków lewicy,
ale także do polityków różnych innych krajów i uzbieraliśmy 100 podpisów, napisaliśmy pismo odpowiednie do Fransa Timmermansa, który zresztą odpowiedział pozytywnie na to nasze wezwanie i te inwestycje gazowe są finansowane z Unii Europejskiej. Był problem z leśnikami, leśnicy polscy chcieli spotkać się z komisarzem Sienkiewiczusem odpowiedzialnym za bioróżnorodność, doszło do tego spotkania w Strasburgu, miało trwać pół godziny, trwało ponad godzinę, więc można konsekwentnie, powiedzmy z uporem działając, dopinać swego. Nie jestem malkontentem, nie narzekam, nie twierdzę, że w Unii nic nie można. Po prostu trzeba rzeczywiście szukać szerszego porozumienia, a jeśli chodzi o sprawy polskie, nie powinno nic nas dzielić, a łączyć. I ja tak postępowałem. No właśnie, bo pana ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bardzo krytykuje Unię Europejską. To znaczy, że z zewnątrz inaczej to wygląda, a będąc już w Brukseli zupełnie inaczej, bo jak co niektórzy twierdzą, wyciągnijmy z tej Unii ile się po prostu da. Dla Polski. Konstruktywna krytyka nikomu nie zaszkodzi. My rzeczywiście jesteśmy czasem krytyczni wobec Unii Europejskiej, ale wcale to nie znaczy, bo tak nam przypinają taką broszkę, że chcemy polexitu. No nie, w PiS-ie nikt nie chce polexitu. My jesteśmy w Unii po to, żeby tę Unię zmieniać. Jesteśmy po to, żeby po prostu pracować dla Polski. I uważam, że nasze działania i krytyka nawet czasem też ma swój sens, no bo na przykład jeśli na siłę ktoś proponuje wprowadzenie w Polsce euro, to lepiej, żeby była na ten temat debata niż takie anonimowe wprowadzenie. Jeśli mamy. Czy uważa pan, że jest szansa albo zagrożenie, że coś takiego można wprowadzić? Jest. Niestety Unia Europejska w wielu wypadkach kamufluje swoje intencje, a my od tego jesteśmy, żeby ten kamuflaż ujawniać i mówić jak jest i przestrzegać albo zapraszać do debaty. Jeśli nie ma debaty, jeśli nie ma rozmowy, a jest tylko jednostronne wprowadzanie dyrektyw czy rozporządzeń, to się tak kończy, jak kończy się sprawa Zielonego Ładu, gdzie rolnicy z Unii Europejskiej właśnie 4 czerwca, jutro, zbierają się w Brukseli i będą protestować rolnicy z całej Unii Europejskiej. Jeśli to jest niewydyskutowane, nieprzemyślane, to są później protesty. Ja proponuję, żeby tych dyskusji było więcej, debat więcej. My chętnie w niej bierzemy udział. Nie chcemy na przykład dzisiaj euro, nie chcemy dzisiaj Zielonego Ładu, nie chcemy dzisiaj relokacji. Mówimy o tym głośno, no ale co? Przecież z tego nie wynika nic, jakaś wojna fizyczna, tylko po prostu jest dyskusja i debata. Druga strona może się wypowiadać inaczej. Ale komisarz do spraw rolnictwa to wasz człowiek. To dlaczego dzisiaj mówimy, że to nie był nasz pomysł? Ja nie jestem taki znowu całkowicie krytyczny wobec tego, co zrobił Janusz Wojciechowski, dlatego że on zaproponował całkiem nowe rozwiązania w Unii Europejskiej związane z odejściem od wielkoprzemysłowej produkcji żywności i przejście do produkcji żywności w gospodarstwach bardziej naturalnych. Czy w Polsce są takie olbrzymie gospodarstwa rolne, że my się ich boimy, czy bardziej te gospodarstwa są takie kilkuhektarowe? Komisarzowi Wojciechowskiemu chodziło o to, żeby przywrócić naturalną produkcję żywności. Żeby nie było tej chemizacji produkcji, używania nadmiernego, używania pestycydów, środków ochrony roślin, nawozów. I o to mu chodziło i tu się mu wiele udało. No, dlaczego dzisiaj nie wszyscy możemy... chcielibyśmy zjeść zdrową żywność. Dokładnie. A dlaczego dzisiaj mało kto mówi o tym, że właśnie obecnie, w tym roku, polski rolnik otrzymuje 259 euro dopłaty do hektara, polski rolnik, jeśli korzysta z ekoschematów, a średnia unijna dopłata to jest 256. 3 euro więcej ma polski rolnik, więc mówmy jak jest, a nie twórzmy mity. Jeśli rolnicy protestują, to protestują z tego samego powodu, co pan i ja, dlatego że jest drożyzna energetyczna, drożyzna transportowa, a to wszystko się później przekłada na ceny na przykład żywności czy innych rzeczy. Więc świat, ja myślę, reaguje normalnie. Europejczycy, obojętnie czy mieszkają w Portugalii, czy w Polsce, reagują, kiedy zaczyna Unia wyciągać z kieszeni niepotrzebnie, wyciągać pieniądze. I ja przeciwko temu też protestuję. Panie pośle, a mówi się bardzo dużo o bezpieczeństwie Polski. Dziś są pomysły na to, żeby powstała kopuła nad Polską, są inne pomysły, żeby powstała kopuła nad całą Europą, czego przykładem jest na przykład Izrael i wojna w Izraelu. Jak pan uważa, a może połączyć to wszystko razem i wyciągnąć jeden wniosek, mamy czuć się bezpieczni w Polsce? Jestem jak najbardziej za takimi rozwiązaniami, które
pomogą właśnie mieszkańcom Unii w bezpieczeństwie. Z góry nie potępiam żadnego pomysłu. Nie będę mówił, że to jest już złe rozwiązanie, bo nawet nie wiem, na czym ono do końca polega. Natomiast oczywiście chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że każdy pomysł musi mieć swoje zabezpieczenie finansowe. Źródło finansowania powinno być znane, bo możemy obiecywać, że przeznaczymy 100 miliardów euro na przykład na jakieś tam rozwiązanie, tylko że gdzie są te pieniądze, pytam. Więc czy znowu będzie sięganie do kieszeni podatnika na kopułę, temu akurat jestem przeciwny. Uważam, że Unia ma wystarczająco dużo środków, żeby mogła te środki inwestować mądrzej, lepiej niż inwestuje. No właśnie, czy w takim planie, jeżeli to ma być kopuła europejska, właśnie Unia będzie takim źródłem finansowania tego wszystkiego. Gdyby tak było, to obaj się możemy pod tym podpisać. Obawiam się, że tak nie będzie. Chciałbym, żeby tak było, ale obawiam się, że tak nie będzie, dlatego że po prostu znam budżet Unii Europejskiej i ten budżet Unii Europejskiej też nie da się naciągnąć. Nie da się naciągnąć, no bo 80% budżetu Unii Europejskiej to są składki państw członkowskich, czyli jeśli Unia by miała coś finansować nowego, to będzie wyższa składka członkowska. Ja przypomnę, że Polska w tym roku wpłaca do budżetu Unii Europejskiej 7 miliardów euro, no to trzeba by było wpłacić dużo, dużo więcej, jeśli miałoby być to wszystko finansowane z Unii Europejskiej. Panie pośle, mieszkając na Podkarpaciu, pan czasami obserwuje to z Brukseli. Powinniśmy się czuć bezpiecznie, granicząc z Ukrainą? Musimy się czuć bezpiecznie, musimy wciągać Ukrainę do naszej gry. Ta wojna nie jest tylko wojną Ukraińców, to jest wojna również Unii Europejskiej. Putin zresztą zapowiada, że on się nie zatrzyma tam. Jeśli dobrze pójdzie mu na Ukrainie, w cudzysłowie dramatycznie dobrze dla Ukrainy, to po prostu może pójść dalej na kraje bałtyckie, czyli na Polskę. Powinniśmy tą wojnę zatrzymać jak najdalej od naszych granic. Jak najdalej od polskich granic i uważam, że każda dyskusja o wydatkach na Ukrainę musi mieć dobrą, tak powiem, koincydencję z tym, co może się zadziać w przyszłości. Jeśli dziś zaoszczędzimy, nie damy, albo Unia, albo Stany Zjednoczone nie pomogą, to jutro może być za późno. A czy Unia daje tyle, ile powinna? No Unia daje tyle, ile ma. Ja jestem zwolennikiem mówienia prawdy o budżecie Unii Europejskiej. Więc jeśli mówiłem, że wpłacamy 7 miliardów, to otrzymujemy 15. Jeśli inni politycy mówią, że nam się nie opłaca być w Unii, no to powiem wprost, 8 miliardów euro mamy na czysto rocznie. Przez 20 lat pobytu w Unii Europejskiej netto zyskaliśmy 160 miliardów euro, czyli rocznie wychodziło nam 8 miliardów euro. Te pieniądze się przydały każdemu. One trafiły i do Jasła, i do Choryńca Zdroju, i do Dębicy. Widać ich na drogach. Widać ich na drogach. Oczywiście, że są to pomocowe pieniądze. One nie finansują całych inwestycji, ale są i dobrze, że są. Więc uważam, że od tej strony jest ok. Natomiast oczywiście bezcenną rzeczą w Unii Europejskiej jest to, że jest swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, że ludzie mogą jeździć bez tego paszportu, bez tej wizy przysłowiowej, prawda? Bo jesteśmy też w strefie Schengen, więc jest wygodniej. Natomiast jeśli Unia będzie chciała zrobić państwo europejskie, to ja tu mówię stop, jestem już przeciwny, bo to wtedy będzie sięganie po prostu do portfela znowu przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej i to będzie znowu takie elektroniczne, że tak powiem, opisanie człowieka, jednostki w Unii Europejskiej, no, które sparaliżuje nasze działania. No, na przykład dwa miesiące temu było głosowanie w Strasburgu nad tym, żeby nie używać albo w małych ilościach używać gotówki do obrotu. Jestem temu przeciwny, dlatego że to może być sposób na obezwładnianie przeciwników politycznych, ludzi strajkujących, przeciwników któregoś z rządów. Oczywiście uważam, że gotówka powinna być pod kontrolą częściowo, ale nie możemy pozbawić zwykłych ludzi korzystania z pieniędzy przeciwko temu głosowaniu. Czyli to jest taka nasza tradycja, że najbezpieczniejszy pieniądz jest w naszej kieszeni? A przynajmniej częściowo powinien on być w naszej kieszeni i nikt nam nie powinien zabraniać korzystania z tych pieniędzy, bo nie wszyscy są specami od informatyki, a specy od informatyki mogą zablokować internet, mogą wyłączyć prąd i możemy zostać wtedy bez pieniędzy. Panie pośle, na koniec zaczynaliśmy o tym, że spotyka pan ludzi i starszych, i młodych na balzarach czy na ulicy. Jak pan sobie wyobraża tych młodych, którzy nie znają granic, nie znają kolejek, którzy urodzili się już za tego członkostwa naszego Polsce w Unii Europejskiej? Jak im można byłoby powiedzieć, że
czegoś takiego nie będzie. Jak ich można byłoby przekonać do tego, żeby poszli 9 czerwca na wybory, bo są takie obawy, że ludzie młodzi mogą 9 czerwca wyjechać, a nie pójść na wybory. Jak by pan ich przekonał? Byłem na Nowych Wynaliach i rozmawiałem z młodymi ludźmi, ze studentami Politechniki, Uniwersytetu i innych uczelni rzeszowskich. Rozmawialiśmy i pytałem się właśnie ich, bo wy, mówię tak, wy jesteście zakochani w Zielonym Ładzie? Tak. Gdzie tato pracuje? W Stalowej Woli. A jak nie będzie gazu, węgla, to jak zamkną Stalową Wolę albo jakieś zakłady pracy inne, to gdzie będziesz pracował? Gdzie twój tato będzie pracował? No, to może być problem, mówią młodzi ludzie. Ale generalnie młodzi ludzie też powinni pamiętać, i od tego jesteśmy my nieco starsi, żeby im przypomnieć, że to wszystko, co jest dobre dzisiaj, jutro może być zagrożone. I samo nie przyszło. Więc o zagrożeniach powinniśmy mówić, dbając o pokój, dbając o solidarność, o relacje międzypokoleniowe, ale międzypaństwowe, międzynarodowe, też powinniśmy powiedzieć, że są sytuacje nieprzewidziane, tak jak wojna na Ukrainie, tak jak pandemia, które mogą zagrozić narodowi, państwu, miastu, rodzinie. I my wszyscy powinniśmy być na to przygotowani, więc hura optymizm taki, że wszystko załatwi Unia, też jest na miejscu. Panie pośle, i ostatnie pytanie, jak ich zachęcić do pójścia? Nieważne, na kogo będą głosować, tylko żeby ta frekwencja 9 czerwca była duża. Mieliśmy olbrzymią frekwencję 15 października, miejmy taką frekwencję 9 czerwca. Rozpoczynałem swoją kampanię w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja i właśnie tam mówiłem przez cały dzień, nie o tym, że jestem z Prawa i Sprawiedliwości, tylko o tym, idźcie do wyborów. Prosiłem, rozdawałem biało-czerwone chorągiewki i mówiłem, idźcie do wyborów, a skąd pan jest? Mówiłem, to jest w tej chwili nieistotne. Za chwilę się dowiecie, skąd, z jakiej listy kandyduję, ale idźcie do wybory. Ludzie wtedy byli bardzo, tak powiem, zmęczeni poprzednimi wyborami. Myślę, że nasza wspólna kampania wszystkich kandydatów pod hasłem właśnie pójdźcie do wyborów jest najistotniejsza, najsensowniejsza. Później niech wybierają. Jest nas bardzo wielu. Jeden ma mają taki program. Wybierać, mają z czego wybierać. Jestem wśród kandydatów. Można też na mnie zagłosować. Dziękuję za rozmowę, a ja tylko przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Jestem z Podkarpacia, jestem stąd. Pozdrawiam.